To jest Republika na żywo. Ryszard Gromadzki, witam serdecznie. A moim gościem jest pan Tomasz Zaboklicki, prezes firmy PESA S.A. z Bydgoszczy. Dobry, witam państwa, witam pana. Witam serdecznie. Historia PESY, historia zakładów PESA, czołowego w Polsce producenta pojazdów szynowych, to historia sukcesu, bo niewiele z takich zakładów jak państwa, zakład pana zakład, kierowany przez pana zakład, bo wystarczy się przejechać po Polsce i przyjrzeć się temu, co zdarzyło się z zakładami naprawy taboru kolejowego. Jest kilka takich lokalizacji, które w tej chwili to ruiny zostały. Natomiast PESA kwitnie. To jest kilka tysięcy zatrudnionych w samej Bydgoszczy, ponad 100 tysięcy w całym kraju, jeśli liczyć firmy kooperujące. Dodajmy do tego jeszcze ileś tysięcy ludzi, którzy pracują na rzecz zakładów na zachodzie. Jaki jest patent w takim razie na to, żeby tutaj w Polsce zbudować firmę o takiej pozycji? Chyba dobra misja, to znaczy być nastawionym na to, żeby jednak nie skonsumować, nie zjeść, a rozwinąć, coś po sobie zostawić. To jest chyba ważne. Ta misja, idea jest bardzo istotna, ale też być uczciwym w stosunku do siebie i do pracowników, kolegów, z którymi się pracuje. Niestety być konsekwentnym, bo czasem się nie chce. Różne fazy przeżywaliśmy. Sukces to tak naprawdę budowany jest często na paśmie porażek, bo sukces postrzegamy często medialnie. Natomiast wewnątrz jest stale walka z przeciwnościami losu lub różnych polityk choćby. To jest trudny rynek, na którym operuje PESA. Mówię o pojazdach szynowych. Był taki moment, mam wrażenie, w czasach zaraz po transformacji, może w latach 90., kiedy ta polska jakość na tym rynku kształtowała się z wielkim mozołem. Natomiast począwszy lat 2000, kiedy państwa pojazdy, bo przecież to nie tylko pociągi, to nie tylko lokomotywy, ale również tramwaje szerzej weszły w rynek, nie tylko polski, ale również zagraniczny. No mamy do czynienia z takim technologicznym przełomem też. Te pojazdy przecież nie odstają ani designem, ani parametrami technicznymi od konkurencji, od wyrobów renomowanych koncernów międzynarodowych. To jest prawda. Design to się wyróżnia, bo mnóstwo nagród zdobywamy ostatnio, nawet angielskie nagrody związane z designem tramwajów. Wyprzedzamy nawet, bym powiedział, wiele rozwiązań konkurentów. No to, że w Moskwie, w stolicy Rosji jeżdżą polskie tramwaje, no Boże drogi, marzyć by się zwłaszcza tam nie chciało. W Niemczech pociągi nasze uznawane za jedne z najładniejszych. Rzeczywiście technicznie nie odbiegają. Naszym problemem bardziej jest to, że często nie mamy czasu na to, żeby coś dopracować, bo wszystko jest bardzo gorączkowo realizowane. To nie jest nasza wina, tylko zamawiających. Ale jak spojrzymy wstecz, to odtworzyliśmy dobre tradycje polskiego przemysłu kolejowego czy szynowego. No, przypomnijmy chociażby osiągnięcia zakładów Cegielskiego przed wojną. Lokomotywy produkowane w Poznaniu otrzymywały nagrody światowe. To jest prawda. Przypomnijmy słynną, piękną Helenę. Panie prezesie, jak przedstawia się portfel zamówień spółki na najbliższy okres? Mówię o perspektywie roku, może dwóch, trzech lat. Ten rok jest w ogóle fatalnym rokiem, bo z 3 miliardów zeszliśmy do 1,3 miliarda obrotów, no ale nie ma przetargów, nie ma zamówień z różnych powodów. Natomiast przyszły rok to już przewidujemy, będzie to rząd 1,7 miliarda, no a kolejne to już myślę, że około 2-2,5 miliarda złotych obrotu, więc wejdziemy na normalny poziom. Zamawiający to podmioty z kraju, przede wszystkim jakby naturalnym klientem dla firmy są polskie koleje państwowe. Ale nie tylko. Tu bym zaskoczył pana, wcale nie. Nie koleje państwowe. Wbrew pozorom nie koleje państwowe przyczyniają się do rozwoju polskiego przemysłu tego typu. Bardziej samorządy czy miasta, bym powiedział. Polska kolej. Czy mówię o lokalnych spółkach przewozowych? Tak. No to jest to zdziwienie, które często w słuchaczach wzbudzamy, ale Kolej Polska w ostatnim okresie z 5 miliardów zakupów 4 miliardy skierowała na zachód. Czyli można powiedzieć, że tylko miliard był skierowany w nowy tabor w Polsce. To jest ten nasz dart, prawda? Ale reszta wyciekło na zachód. Pytanie, co będzie w najbliższej przyszłości. Ale to jest skutek, rozumiem, decyzji podjętych wcześniej. Tak, zdecydowanie tak. To świadome były decyzje, bardziej bym powiedział, nawet ukierunkowane na określone
zakupy u określonych producentów. Natomiast przemysł się rozwinął dzięki zamówieniom właśnie samorządowym. No ale nie ukrywam, że bardzo dla nas istotny jest eksport. Mamy w tej chwili około 30% eksportu. Dążymy do tego, żeby mieć ponad 50-70% eksportu. Miejmy świadomość, że ta ostatnia perspektywa unijna no, albo daje szansę, że się przygotujemy do skoku na zachód czy na eksport. Ze wschodem nie wiem, jak będzie. Więc musimy to wykorzystać, tą szansę. To rynek niemiecki przede wszystkim, bo o ile mówię, to tam pociąg Link jeżdżą, wyprodukowane w Bydgoszczy. Tak, to jest jeden z kierunków naszych działań rynkowych, ale myślimy tu o Skandynawii, myślimy tu oczywiście o Włoszech. 80 pociągów tam nasze jeździ. Mało kto pewnie z Polaków wie o tym, ale zapraszam do przyjazdu na przykład we Florencji, czy w różnych miejscach. Który to z modeli PES-y? ATR-220, tak zwany Atribo, włoska nazwa. Ale rzeczywiście rynek niemiecki, jako że kolej niemiecka chce kolejne zamówienia lokowe. Czyli problemy z homologacją, które w pewnym momencie dotyczyły rynku niemieckiego, rozumiem, że te problemy PES-a ma za sobą. Nie. To stale wciąż będziemy mieli problem, za sobą. Ten problem jest wciąż wyzwaniem dla firmy? Tak, ze względu na to, że zmieniły się przepisy homologacyjne znowu w międzyczasie. Czyli te homologacje, które mamy, już są, można powiedzieć, że nieaktualne i musimy teraz na nowo homologować nowe typy pojazdów. To jest potężny koszt, sięgający kilkudziesięciu milionów złotych. Problemem firm polskich to jest brak kapitału na rozwój. Więc wejście na rynek niemiecki, no to tak naprawdę trzeba 60 milionów złotych wydać. Czy fakt, że PESA jest ważnym ogniwem planu, który zarysował wicepremier Morawiecki, oznacza, że między innymi, jeśli chodzi o źródła pozyskania tego kapitału, no niezbędnego, jak pan mówi, do tego, żeby zaistnieć na rynkach zagranicznych, choćby takim jak niemiecki, przecież niezwykle chłonny, duży, perspektywiczny rynek, będzie wam po prostu łatwiej, będzie łatwiej o te pieniądze, chociażby, żeby uzyskać te świadectwa homologacyjne? Plan Morawieckiego to w ogóle od 1989 roku pierwszy plan rządowy, który jest nastawiony w kierunku rozwoju polskiego przemysłu. Przedtem realizowaliśmy politykę swobodnego rynku, bym powiedział strategii lizbońskiej, która tylko i wyłącznie była w Polsce realizowana, nigdzie w Europie. Wiemy, jaką opiekę konkurencyjne firmy zachodnie miały swoich rządów. Z jakim skutkiem dla polskich producentów? No jak widać po tym, co powiedziałem, że z 5 miliardów 4 miliardy wróciły do krajów zachodnich. I pytanie, czy rozwinęliśmy własne kompetencje. Plan Morawieckiego jest naprawdę rewelacyjny. Problem polega na tym, czy go zrealizujemy w Polsce. Środki, które są przeznaczone na rozwój z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dają szansę. Możemy zbudować świetne prototypy w określonym, fajnym czasie. Tylko pytanie, kto te pojazdy weźmie? Niestety tu zauważamy niespójność planu Morawieckiego z planami naszymi resortowymi, gdzie Polska Koleje Państwowa nastawia się na remonty i modernizację taboru. Czyli tutaj by była niezbędna korelacja tych poczynań. Tu poważnie brakuje tego. I zwłaszcza odwrócenie, zdaje się, tych wektorów. No jeżeli mówimy o tym, że tak duża część zamówień ze strony PKP była adresowana za granicę, no to przecież bezpośrednio uderza w polskich producentów. Zdecydowanie tak. W PES-em. Zdecydowanie tak. Jeżeli program mówi wydatków inwestycyjnych PKP, mówi o tym, że mamy zająć się modernizacjami, naprawami, to pytanie, czy do wszystkich, pytanie, czy zadaję sobie sam. Czy rzeczywiście to rozwija nas i nasze kompetencje eksportowe? Podcina perspektywę technologiczną również przecież. Zdecydowanie. Czyli z jednej strony jakby ambitny plan Morawieckiego, który tworzy taką perspektywę, z drugiej strony no, brutalna rzeczywistość polska, czyli polskie koleje państwowe, które jakby idą torem, który nie jest torem zbieżnym w stosunku do tych zamierzeń. Ten konflikt spojrzenia. Pan premier Morawiecki patrzy do przodu, perspektywą wielu lat do przodu. Natomiast kolej, też to trzeba zrozumieć, patrzy pod nogi swoimi bieżącymi problemami. Teraz pytanie, kto będzie tym sędzią, co rozsądzi i wyważy te proporcje. Myślę, że jedno i drugie trzeba zrealizować. A więc i patrząc pod nogi, zrobić pewne naprawy, modernizacje, ale nie wolno gubić. Są dobre przykłady, bo podpisaliśmy pierwszy raz znowu od 1989 roku porozumienie z PKP i CO o wspólnym projektowaniu pociągu czy lokomotywy dwusilnikowej. Ale pan o tej Gamma, tak? O projekcie Gamma? Tak. Mhm. Pierwszy raz to się zdarza, bo przedtem sami projekty robiliśmy, więc w programie na przykład Intercity wprowadziło taki element 10 lokomotyw. I to jest taki no, dobry sygnał, byleby to rozwinąć dalej. To będzie pierwsza lokomotywa wyprodukowana w Bydgoszczy? Czy już nie. Macie państwo ze sobą tego rodzaju realizację? Mamy już realizację pociągów lokomotyw spalinowych, mamy lokomotyw elektrycznych z systemem dojazdowym Maraton, a tu mówimy o lokomotywie, która może jechać, ciągnąć powiedzmy na silniku spalinowym i na silniku elektrycznym niezależnie, więc odpadnie nam problem klimatu.
Chciałem zapytać o sprawę pociągów DART. To jest takie, no jedno z tych najmłodszych dzieci bydgoskiej PESY. Pociągi, które już jeżdżą w barwach PKP City. Sporo złego o tych pociągach napisała ostatnio w Gazetach Wyborczych chociażby, pisząc o rzekomej usterkowości i tak dalej, odnosząc to do innych pociągów, ale no, chyba należy pamiętać o tym, że takie argumenty podnosi przynajmniej przedstawiciele pana firmy, z których wypowiedzi znam, że no, to są tak zwane problemy wieku dziecięcego. Te pociągi dopiero wchodzą w fazę intensywnej eksploatacji. Rozumiem, że ta usterkowość akcentowana przez krytyków, no, nie jest to rzecz, która w sposób jakiś zasadniczy ciąży na tym projekcie. Zacznijmy najpierw może jednak od początku. Jak były przetargi na dostawy pociągów typu DART czy klasy IC, to jest pierwszy w historii polskiego kolejnictwa pociąg klasy IC. Nigdy w Polsce nie zbudowaliśmy takich pociągów. Nie chciano tego pociągu. To powiedzmy sobie wprost. Klasy IC to dla państwa informacja, czyli takiej klasy jak Intercity, czyli Pendolino na przykład. Moglibyśmy zbudować spokojnie takie pojazdy, gdyby dano ten czas. Nie chciano tego pociągu. Później zmieniono warunki przetargowe. W końcu dano nam 13 miesięcy na zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu. Nawet zmieniając zapisy specyfikacji. To było cały czas jakby bieg pod górkę. Zbudowaliśmy, wbrew wielu atakom, zbudowaliśmy te pociągi. W tym czasie? W tym czasie. Jeżeli spojrzymy na to, to jest to wielki sukces polskich inżynierów. Usterki, o których mówimy, tak naprawdę są dolegliwości rzeczywiście wieku dziecięcego i to są tak naprawdę dolegliwości głównie. 50% to są drzwi polskiego producenta Rawagu, które ma co ciekawe też konkurent, tylko że pisze się o PESie, a nie pisze się o konkurencie. To są te same drzwi. Przypadek? Zadajmy sobie pytanie, prawda? Jedna jedyna gazeta, która to podnosi. Pytanie jeszcze, z jakiego źródła to płynie. Doskonale wiemy. To są źródła, które są zbliżone do organizatorów poprzednich przetargów. Znowu przypisuje się nam opóźnienia w pociągach i to jest już nie fair, bo nawet jeżeli jest wypadek śmiertelny na torach, to się przypisuje nam opóźnienie z tego tytułu. Myślę, że to jest krzywdzące. Jeżeli pasażerów spytamy, a mamy badania, to są w niebo wzięci z przejazdu. Przecież w Pendolino nie ma Wi-Fi, a nawet coś, co jest dzisiaj współczesne, w naszym pociągu jest. Ile pociągów DART jeździ w tej chwili w barwach PKP? 20 sztuk jeździ. Mówiłem o gotowych zestawach już. 20. Codziennie mam raport. Dzisiaj mogę państwu powiedzieć, że jest jeden w serwisie, reszta jeździ. Więc o czym mówimy? To jest projekt zamknięty, czy PKP Intercity rozważa zakup dodatkowych zestawów, jeśli chodzi o DART? Tu mam problem, bo oczywiście gdyby pewnie był to zachodni pojazd, to pewnie byłoby już zamówienie. Mamy opcję plus 10 i chciałbym, żeby rząd polski skorzystał z tej opcji plus 10. Przypomnę analogię TGV i francuskiego Alstoma, gdzie rząd francuski zleca rozszerzenie zamówień w Belfort w firmie Alstoma. I tam zamawia 10 TGV. A wracając do tego, akurat jeżeli TGV wymieniliśmy, to TGV w wieku dziecięcym miał ponad 50 tysięcy usterek. Muszę panu powiedzieć, że my nie przekroczyliśmy kilkudziesięciu. Pociągi DART rozwijają prędkość do 160 km, to jest maksymalny osiąg, jeśli chodzi o prędkość? Czy... Nie, moglibyśmy spokojnie też przygotować pojazd do 200 na godzinę, ale organizatorzy przetargu w poprzednim okresie nie chcieli tego, chociaż zgłaszaliśmy taką możliwość, że można by było spokojnie przygotować pojazd, kwestia przekładni, przygotować pojazd do 200 na godzinę, ale dziwnym trafem ten przetarg był ograniczony do 160 km na godzinę. Czyli perspektywicznie spółka jest w stanie, jest technologicznie gotowa do tego, żeby produkować pociągi, które będą z taką prędkością się poruszały na torach. Chciałbym, żeby dano nam tą szansę. Jeśli chodzi o kwestię taboru, który jest w dyspozycji PKP Intercity przede wszystkim, bo to jest ten główny przewoźnik, potencjalnie też strategiczny partner dla państwa, naturalnie strategiczny partner. Jak przedstawia się kwestia rotacji tego taboru, jego stopnia zużycia, tak to określam w tym momencie? No to są dwa pytania, bo mamy rzeczywiście część nowego taboru, który ma już wysoką sprawność. Nasz DART ma 97% sprawności, wymagany umową jest 95%. To też odpowiedź na pana pytanie dotyczące tej gazety, prawda? Natomiast rzeczywiście znaczna część taboru to jest tabor 30-letni. Tu trzeba na przykład pochwalić przewozy regionalne, o których może nie mówimy, ale prezes Mański robi kawał dobrej roboty, modernizując tabor 30-letni, ale też zgłaszając chęć zakupu 250 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które to z kolei rozwijają polski przemysł.
bo to jest jednak element ciągniony. Natomiast PKP Intercity idzie w kierunku modernizacji. 455 starych wagonów. To jest ryzykowne, ponieważ po 10 latach te wagony, 15, pójdą do kosza. Więc wydawanie pieniędzy moim zdaniem na ten kierunek jest ryzykowny. On zaspokoi nas na najbliższe 5 lat. Wyobraźmy sobie te pociągi za 15 lat. Będzie duży problem. Generalnie ostatnio... Nie wspominając już o kwestii, którą pan podjął, że no to nie jest ruch taki stymulujący rozwój technologiczny, prawda? Na pewno nie rozwija Polski. Załatwia bieżące problemy PKP, zgoda. To trzeba powiedzieć, ale nie rozwija Polski. Mówimy, koncentrujemy się w naszej rozmowie na taborze kolejowym, ale przecież PESA to również tramwaje. Wspomniał pan o tym, że tramwaje te PESY jeżdżą w Moskwie. Jak ten rynek, jakie są perspektywy w tym obszarze rynku z punktu widzenia spółki? No dzisiaj się ucieszyłem, bo po drodze jadąc do państwa widziałem 5 naszych tramwajów jadących do Moskwy na lawecie. One stoją w ciągu dnia, bo nocą mogą tylko się poruszać. Rusza kolejna partia kontraktu. Muszę powiedzieć, że tutaj... Jak duży jest ten przetarg, proszę powiedzieć? No, to jest potężny. 90 tramwajów ma, 60 jeździ w Moskwie, jeszcze 30 będziemy dostarczać, więc potężny kontrakt. No i aż miło jest, jeżeli się w Moskwie wysiada i widzi się polskie tramwaje. Nawiasem mówiąc, kolejka do pierwszego tramwaju mieszkańców Moskwy trwa 45 minut. Trzeba sobie wyobrazić, no, lepszej promocji Polski bym nie mógł sobie wyśnić. No i teraz rusza, bo chcę tu podziękować premierowi Morawieckiemu, bo jednak organizacja KUKE, czyli ubezpieczeń kredytowo-eksportowych, no wreszcie ruszyła. I tu KUKE, szacunek dla pracowników, dla zarządu KUKE, w poprzednim okresie nie mogliśmy dostać tego ubezpieczenia, tu mamy. No czego się chcieć więcej. No. Mówi pan o kontrakcie rosyjskim, tak, rozumiem, cały czas. Tak, bo tu był problem ryzyka, no wiemy, co się dzieje, ryzyka eksportowego, no, który dotyka naszą firmę. Jednak 30 tramwajów wysłać z pewnym ryzykiem, czy się stanie z powrotem środki, no to jest ponad 100 kilka. To zestawy Swing, te, które jeżdżą po Moskwie, czy jakiś to jest inny model? Inny. Miejmy świadomość, gabaryty, inne szerokość, wysokość, jak to zwykle, inne temperatury. Mamy za sobą już 2 zimy. Mieszkańcy Moskwy są zachwyceni, Mosgortrans, czyli przewoźnik, zadowolony. No jest to jedyny kontrakt, na który rząd rosyjski wyraził zgodę na kontynuację. A jeśli chodzi o rynek krajowy, jak przedstawia się kwestia, jeśli chodzi o portfel, zabój ze strony samorządów polskich? Jeżdżą w Warszawie państwa tramwaje, nie tylko w Warszawie. Jak ten rynek, jakie są perspektywy na tym Bardzo dobre. Ta perspektywa unijna, to zakładamy, że około 500 tramwajów Polska będzie potrzebowała. To jest dużo. Nie wszystko zdobędziemy, ale mam nadzieję, że znaczą część. To jest perspektywiczny rynek, ale tak naprawdę interesuje nas głównie rynek eksportowy. Dlaczego? Dlatego, że po tej perspektywie unijnej skończy się ten okres żniw, nazwijmy to. Ale istotą jest trwanie, więc bardzo ważne jest dla nas to, że na targach Inotrans w Berlinie, największy, gdzie furorę zrobił DART, mamy zaproszenie do przetargów do miast niemieckich. To nie tak łatwo, bo w tamtej rzeczywistości tam zapraszają do przetargów. Więc mamy szansę zdobyć coś na zachodzie. Zbudować taką mocną pozycję, która w momencie, jak pan powiedział, kiedy ta perspektywa unijna już nie będzie atutem, no pozwoli firmie no skutecznie rywalizować na rynku. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za tę rozmowę. Tomasz Zaboklicki, prezes bydgoskiej PESY, był gościem Republiki na żywo. Proszę państwa, oczekujemy na połączenie z siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie powinna rozpoczynać się już konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego. Czekamy na to połączenie. W tym momencie zapraszam państwa na materiał dotyczący dylematów, które stoją przed osobami, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. Przypomnę, prawdopodobnie jutro na temat nowej ustawy, która została zaproponowana, złożona przez prezydenta Rzeczpospolitej, tak zwanej ustawy frankowej, debatować ma Sejm. Zapraszam na materiał Teresy Nitkowskiej.